Cześć, witajcie, Dorota z tej strony. Dziś zapraszam Was na pyszne, korzenne księżyce. Bardzo proste w wykonaniu. Najpierw łączę jajka z rozpuszczonym masłem. Masło jest ostudzone, także jest rozpuszczone, ale nie jest gorące. Dokładnie mieszam, dodaję suche składniki. Tu mam kakao połączone z przyprawą korzenną. Dodaję jeszcze ksylitol. I na koniec dodaję mąkę kokosową. Dokładnie łączę. I ciasto będę przekładać na blachę wyłożoną papierem i równomiernie rozsmarowywać na grubość około pół centymetra. Mnie z tej porcji wyszło około 120 ciasteczek, także jest to taka porcja naprawdę podzielna. I tutaj już jest upieczone. Piekłam około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Oczywiście piekarnik był wcześniej nagrzany. I teraz przygotowuję polewę czekoladową. Tu będzie kąpiel wodna, także ustawiam miskę na garnku z wodą i rozpuszczam czekoladę z masłem, ze śmietanką. I na koniec łycha tahini. Dokładnie łączę. Naprawdę ta polewa jest bardzo fajna, taka gładka, smaczna, niskowęglowodanowa, także czego chcieć więcej. Rozsmarowuję. Wstawiam do lodówki. I tu już jest zastygnięta polewa i kroję szklanką właśnie takie księżyce. To jest propozycja nie tylko dla osób na diecie wysokotłuszczowej, na diecie keto. Myślę, że posmakują te ciasteczka innym domownikom, także polecam. Ciastka przechowuję w lodówce. I tak jak wspominałam, z tej porcji uzyskacie około 120 sztuk takich pysznych czekoladowych ciastek. Polecam. Jeżeli spodobał Wam się materiał, nie zapominajcie o skomentowaniu, zostawieniu łapki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam, najlepiej z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam, do następnego razu, pa, pa!